Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec. Pojawił się ostatnio fajny pomysł w komentarzach, żeby zrobić deathmatch. Ja ogólnie coś a la deathmatch, battle royale, jakkolwiek się to nazwie, robiłem. Tak jak właśnie na przykład było to w piątek, 8 emirów. Ja przeważnie robiłem takie, żeby dać te same postacie, bo takie pomysły też kiedyś się wcześniej pojawiały. Też mi się kojarzy, że kiedyś zrobiłem to, też jakiś widz kiedyś podesłał pomysł, żeby zrobić turniej battle royale. I było tam wtedy takie coś, że chyba był górny rząd. Jako 8 postaci się biło i czterech, którzy odpadli najszybciej, czyli 4 boty jakby wygrywały, 4 przegrywały i te 4 spadały do takiego niższego Battle Royale i tak samo było z drugiego rzędu i potem było takich 8 przegranych i tam było, typowało się zwycięzcę i było z 8 wygranych i też typowało się zwycięzcę. I takie coś kiedyś robiłem, ale tu się pojawił też pomysł, żeby jeszcze do tego zrobić taką w miarę fajną mapę. Było też, że mapa wedle uznania może być, ale też był fajny pomysł, żeby zrobić taką mapę, żeby właśnie oni troszkę o te surowce musieli walczyć. Tyle co tam rudy i kamienia będą mieli dla siebie. Widzę, że też troszkę jak krzywo mi to wyszło, ale nieważne, nigdy nie byłem dobry w takim układaniu, żeby każdy miał mniej więcej tyle samo miejsca. Tu widzę, że ten na dole ma na przykład najwięcej. Zobaczymy, kto się trafi na to miejsce. Może to będzie jakiś słabszy bot i akurat mu to pomoże. Niech tak będzie. Deathmatch to deathmatch. Dobra. Mają być też boty losowane, więc sobie skorzystamy z tych kosteczek. Ja rzadko tego używam, ale niech będzie. Tu wiem tylko, że chyba mogą się te postacie trafić te same, ale zobaczymy, może się nie trafią. A jak się trafią, to jakąś podmienimy. Filip, Kalif, Sułtan, Saladyn, Lwie Serce, Filip, Wąż. Widzę, że tutaj mi jeszcze jednej brakuje. I teraz trzeba tak jednego Filipa usunąć. Dobra, dobierzmy tu na przykład wieprza. I jednego Filipa zamienimy na szeryfa. Wieprz, Filip, Kalif, Sułtan, Saladyn, Lwie Serce, Szeryf, Wąż. Taki będzie pierwszy Battle Royale, bo planuję zrobić jeszcze drugi. To nie będzie. Coś czuję, że to będzie naprawdę szybkie. Więc dlatego te postacie, które tu są, to będzie Battle Royale 1 i te postacie, które będą. Które zostały, nie zostały wylosowane, będą bić się w następnym Battle Royale, w drugiej rundzie. Więc tak, krucjata 8000, zaczynajmy. Kto tu się gdzie wylosował? Wieprz na przykład trafił na to miejsce na dole. No i dobra, zobaczymy. Ogólnie tutaj coś. Coś czuję, że boty, które na przykład mają właśnie jakieś mangonele czy balisty, no to wygrają. Tak naprawdę. Do tego, tak jak właśnie było w pomyśle napisane, są też lwy, które będą tu przeszkadzać na środku. Chociaż patrząc na to, że to jest krucjata, oni mają tyle łuczników na starcie, że się ich pozbędą bardzo szybko. Ja ogólnie tylko pozwolicie w międzyczasie zrobić sobie zdjęcie tej tabelki, żeby wiedzieć, kto się bije, żeby później móc sobie zrobić tę drugą, żeby nie powtarzać tych samych postaci. Dobra. Co my tu na razie mamy? Okej, okay, Kalif widzę, że z tych wieży to faszeruje. Prosto do siedziby tam strzela. No to Sułtan raczej długo sobie nie pogra i wąż może mieć też problemy. Wystarczy, że ta balista zacznie go podpalać. Okej, okay, no Sułtan to wiadomo. Okej, okay, Filip. Dobra, chciałem powiedzieć, że Filip też może coś pogra, ale zobaczyłem tą drugą stronę murów i widzę, że już tak średnio tu wygląda. Ryszard, zobaczcie, jak Ryszard się ładnie rozbudował. Do tego ma mangonele, ma balisty. To prawda, tu patrzcie, ci łucznicy z wieży mają zasięg na tą balistę i nie może ciągle jej zbudować tam. W sensie nie może jej używać. Okej, okay, widzę, że Saladyn to też ma problem. Szeryf, zobaczcie, jak ładnie się rozbudował. Szeryf, myślałem, że tu może mieć właśnie problemy. Że on jakby się trafił gdzieś na przykład na miejscu węża, to myślę, że Kalif by się już nim zajął. Wieprz też się będzie rozbudował. Ale ewidentnie krzywo to zrobiłem. Tak jak mogę zrobić mapę w miarę 4x4 czy 2x2 jakoś tam w miarę to mi równo idzie, ale zawsze jak próbuję ustawić tą siedzibę, wiadomo, że zamki też mogą popsuć, bo jakbym ustawił równo siedzibę na przykład tu, no to jak się teraz szeryf tutaj rozwalił na lewą stronę, no to będzie wiadomo, że zawsze bliżej jakiegoś tam zamku. Okej, okay, jednego mniej. Sułtan, no. Sułtana to raczej nikt tutaj nie wierzył za bardzo, a tym bardziej jak mu tam Kalif prosto do siedziby strzelał. Więc ogólnie, no, nie za bardzo równo mi to wyszło, ale o to też trochę chodzi. To ma być deathmatch, tak? Dobra, ja to postawiłem, a tu tylko szeryf z tego korzysta. Wiem, że dużo tamtego nie dałem, ale nieważne. Ale deathmatch to deathmatch. Kto grał na przykład, nie wiem, w grę Unreal Tournament, czy chociażby, nie wiem, w CS-ie, czy w jakiejś innej grze, jak jest deathmatch, to zawsze jest chaos. I o to w tym sumie też chodzi. To jest klimat deathmatchu. Saladyn, ale Saladyn, że ty tak się dałeś rozwalić? W sumie Saladyn to się, on zawsze ma taki ten wolny początek, bo on dużo drewna potrzebuje i jak na przykład go nie dostanie, bo drzewa są tylko praktycznie tu na środku, no to już problem, a z 8000 na starcie, co on biedny może zrobić? No Kalif to tutaj na razie dominuje, zobaczcie, może Kalif to król deathmatchy będzie.
Chociaż jak ja, jak był ten Battle Royale kalifów i było 8 kalifów, to wybrałem tego najgorszego niestety, wytypowałem. No ale jest jak jest, czasami tak bywa. Dobra, no i Filip w sumie tymi rycerzami. Zobaczcie, Filip niby był tu porozwalany przez Ryszarda, ale teraz to jeszcze się okaże, że tu zaraz zdominuje. Wiadomo, że te postacie na rogach też mogą mieć lepiej. Co prawda, tu o tyle zrobiłem w miarę tak, że jak jest jakaś postać na środku, no to żeby mieli bliżej do surowców i bliżej tu do terenów zielonych, ale za to ci w rogach, no troszkę tam, wiem, chociaż u wieprza to nie wygląda, no mówię, tą siedzibę trochę źle postawiłem, to ona powinna być gdzieś tu bliżej. Ale to już nieważne. Najwyżej sobie poprawię. Kiedyś jeszcze zrobię taką lepszą mapę pod to. Chyba, że ktoś ma jakąś mapę. Jak ktoś kiedyś też chciał sobie robić jakieś deathmatche i mam gotową mapę, to może mi gdzieś tam na Discordzie podesłać to sobie. Wtedy może zrobimy na takiej. Okej, Ryszard był rozbudowany, a teraz już został zblokowany. Patrzcie na to. Tak mówiłem dosłownie z jakieś 2 minuty temu, że Ryszardowi dobrze idzie. A tu proszę, już zniszczony. No i się okaże, że tu jeszcze, no, Kalif, Wieprz i Filip to na razie górują. No, Szeryf też, ale Szeryf jest w takiej dość nieciekawej pozycji, że tu bardzo kusznicy mu uprzykrzają życie od Wieprza. On w ogóle może korzystać z tych budynków, tak, z kamieniołomów, tak średnio, ale tutaj już nie może. Tu zasięg mają ci kusznicy, więc z tego sobie nie pokorzysta. No, niestety. Okay, czyli kto tu bierze tak naprawdę udział? Jeszcze Saladin wyłączony. Ryszard też został wyłączony przez Filipa. Szeryf. Wieprz, Filip i Kalif. Bo wąż też jest wyłączony z rozgrywki. Mimo, że jeszcze niby coś tam rekrutuje, tam kamieniołomy jakieś ma, o, ale nie na długo. Sobie czasem myślę, że chyba. No tak sobie długo już nie pomyślisz, chyba że cię pożar uratuje. No niestety nie. Kalif pokonuje. Kalif chyba sułtana też wykończył, więc tu Kalif jest na fali. Ja naprawdę zawsze Może chciałem Kalif mieć swoje. faktycznie, Kalifowi tak różnie idzie, ale w deathmatchach może naprawdę będzie wyniszczał. Chociaż wydaje mi się, że jakby trafił na jego bota, który miałby tutaj gdzieś w pobliżu Mangonele, to i to każdemu by się oberwało. To w sumie nie ma co myśleć, żeby Kalifowi się oberwało, to każdemu by się oberwało. Atakuje Szeryf i wybiera się na Wieprza. No właśnie, ile Wieprz ma jednostek? Wieprz ma 370 jednostek, to dość dużo, powinien się na spokojnie wybronić. Wydaje mi się, że Szeryf najpierw powinien pozbyć się Saladyna, żeby już tam jego jednostki nie musiały się na nim skupiać. O proszę, patrzcie, Kalif to nawet już na drugi koniec mapy poszedł. Nie no, Kalif, to jestem w szoku teraz. Kalif wyniszczył tych obok siebie, jeszcze rzucił się już na Ryszarda, zaraz jeszcze może na Saladyna pójdzie. Wieprz tu jeszcze wychodzi z kontrą. Dobra, ale Wieprz z tym, z Szeryfem, to oni zawsze jak się biją, to prawie nic sobie nie mogą zrobić, bo pałkarze nie są jakąś mocną jednostką, kuszników też mają. Oni są tak w miarę wyrównani tą siłą. Ale to Filip ile ma jednostek, a Filip czemu nie atakujesz? Filip zbiera, Filip chce na Kalifa pewnie, bo Filip wie, że Kalif to najgorszy będzie jego przeciwnik. I możliwe, że będą się bić w finale. Dobra, jednak idzie. No nieważne, nic nie mówiłem. Myślałem, że tu Filip się będzie szykował na Kalifa. No to Filip pokonuje Saladyna. Okej. No i zostaje już tylko czwórka. Okej, kolejny atak. Widzę, że tu Wieprz jest atakowany znowu przez Szeryfa. Ile mam Wieprz jednostek? No też mają. Oni tak powolutku rekrutują tu, widzę. Dużo sobie niszczą. Jeszcze pożar w zamku Wieprza. Dobra, zdążył ugasić. To ma szczęście. Okej, no jak te katapulty zaczną tak strzelać. Dziwię się, że w tą wieżę nie strzela. Ta wieża jest gorsza. Czemu w tamtą musi strzelać? O, teraz zmienił zdanie. Dobrze, teraz tą strzela. Podpowiedziałem szeryfowi. O, proszę. Tutaj jaka szarża była. Ledwo zobaczyliśmy, tam na końcówkę się złapaliśmy. Ale już, oho, Kalif zblokowany. Patrzcie, co rycerze zrobili. Proszę bardzo. Wieprz z szeryfem to tak próbują się tu kąsać, ale coś nie mogą. A tu Filip z Kalifem to wyniszczają. No ale Filip wyniszczył też Kalifa, więc Kalif raczej tego nie wygra. Kalifowi już tylko zostaje się bronić. Zobaczymy, czyli wygranym będzie ktoś stąd z dołu albo Filip. Chociaż patrząc na to, że Filip tak tymi rycerzami może
dojechać, jak zostanie 1 versus 1, to możliwe, że blokada się pojawi. Chociaż takiego wieprza, czy dałby radę zblokować? Możliwe, że z wieprzem miałby ciężko, no bo surowce są z tyłu. Tu u każdego są z tyłu, ale tu jest dużo kuszników i tu by było ciężko tym rycerzom może i zajechać. Kolejny atak szeryfa. Okej, szeryf widzę, że w miarę zbiera te ataki, mimo że tu kusznicy blokują. Nie może z tej rudy za bardzo korzystać, to jednak te ataki w miarę zbiera. Od razu zrobiło się przejście, czy byłby w stanie coś zrobić? Jak ci pałkarze cofną, o właśnie. Było jeszcze ich wystarczająco, ale to było ryzykowne. Tu była prawie szansa, no ale teraz Filip może to wykorzystać. Filip jak się wybierze na jednego i drugiego, oni się będą bić między sobą, a Filip będzie korzystał z tego. W cudzysłowie nie jest głupie, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, no. Po coś to jest. Okej, idzie Filip wykończyć najpierw Kalifa, zanim się wybierze jeszcze na wieprza. Czy to się uda? Powinno. Tak. Dużo jeszcze jednostek ma, no i teraz zobaczymy, kto wygra. Bo Filip już nie dość, że ma 6000, dużo jednostek ma jeszcze cały czas. Do tego może wyniszczyć kogoś rycerzami. To jeszcze on już robi coraz większe ataki. Bo tu wieprz rzadko atakuje, tu szeryf ciągle atakuje wieprza. I szeryf jeszcze w miarę zwiększa, już tam miał ponad 500 jednostek. Ale teraz, oho, zaraz tu się okaże, że szeryf zostanie zblokowany. No zobaczymy, teraz się okaże, że szeryf będzie w potrzasku. Jest i atak Filipa, wybiera się na szeryfa. U szeryfa dość dużo jednostek, więc tu raczej nic nie zrobi jeszcze. Ale w tym czasie może zblokować, bo jak wszystkie jednostki będą skupione na strzelaniu w zbrojnych pikinierów, to rycerze będą mogli w tym czasie zniszczyć. No chyba, że sobie będą stać. Chyba, że tak, no to może wtedy nie. Okej, rycerze dołączają do oblężenia, nie niszczą, nie wyniszczają wszystkich kamieniołomów i budynków na rudę. Też tak może być. No i proszę, rycerze tu chwilę później przyjechali, wyniszczyli wszystko, no i wygląda to, że będzie blokada. Do tego wieprz teraz się odblokuje. Wieprz jeszcze pomoże pewnie z szeryfem, też się na niego będzie wybierał, no i zostanie później 1 versus 1. I zobaczymy, kto wygra. Wieprz jakby wyszedł z dobrym timingiem w momencie, w którym Filip by zaatakował, to możliwe, że dałby radę, bo wieprz jednak ma mocne jednostki w porównaniu do Filipa. Tam jednak jest dużo włóczników, więc może jakby się jakoś gdzieś tam wyminęli, to mógłby Filip zostać pokonany. Okej, wieprz stracił, a szeryf ma 350 jednostek. No jeszcze dużo. Tu będzie, nie będzie łatwo pokonać jeszcze szeryfa. Jest i kolejny atak Filipa. 800 jednostek już ma Filip. Teraz wydaje mi się, że byłaby szansa już pokonać szeryfa. Tu jeszcze po magazynie będą mogli iść. Miotacze nic nie powinni zrobić. No właśnie. A tu wieprz widział teraz, jaka armia już podeszła. Wieprz pewnie przerażony. U wieprza ile? 360 jednostek. Mało pieniędzy. Filip ma prawie, że 580 i jeszcze 4000. Więc tu zaraz fala przyjdzie. Był lag. Kolejny atak. Już 880 jednostek. Dobra, ten taran to się wyrwał za szybko. I ten drugi też. Jednostki nawet jeszcze się dobrze nie ustawiły. A tarany już pojechały. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Wieprz, czy ty jesteś poważny? Czy ty jest... Nie no, w Emira się chcesz bawić? Emir dopiero w drugiej bitwie się pojawi. Okej, sprawdzam tylko jeszcze. Filip, tu był szeryf, wieprz, kalif, sułtan, saladyn, lwie serce i wąż. Okej, tych postaci nie było. No zobaczcie, tutaj szczerze to sami giganci prawie. Bo no szczur, dobra, szczur to też gigant, przecież to mocarz jest. Wilk, Fryderyk, wezyr, emir, nizar, marszałek, opat. No... Ciekawy zestaw, co się tu trafił, nie powiem. Tu elita się trafiła. Zaczynajmy, kto gdzie się ustawił. Okej, wilk tam na miejscu kalifa, emir na miejscu wieprza, wezyr, opat. No, ciekawe, zobaczymy, kto tu wygra. Okej, co my tu jeszcze mamy? Wilk niefortunny zamek robi. Niby, chociaż to... Ojejku, zobaczcie w ogóle, jak tu obstrzelany zostanie. No tak, to jest krucjata. Dużo jednostek na starcie. Zobaczcie, jak tę wieżę obstawił. Jakby ta wieża... Czy ta wieża ma zasięg na siedzibę? Ma. No to to jest po wilku. Wilk to nic nie zrobi. Wilk się nie rozbuduje. Fryderyk go już na pewno przyblokuje. Już szczur więcej zrobi, bo szczur nie zostanie przyblokowany przez wilka. Nizar. No Nizar się trafił w najgorszym miejscu. Tu nie będzie mógł chyba całej fosy zrobić.
Ale Nizar ma balisty, a balisty są bardzo przydatne, bo łatwo podpalić mogą kogoś. Okej, Wezyr też miał dobre miejsce, ale widzę, że tu jednak łucznicy go mocno obstrzelali. Jego co chwilę jakieś jednostki biegają. O, jeszcze jak takie grupy wysyłają. No dobra, no to tutaj widzę, że za dużo Wezyra nie zobaczymy. No, Emir też ma dobry zamek pod taki Battle Royale, bo on jest dobrze obstawiony prawie z każdej strony. Dlatego te dwie mangonele będą robić robotę. No jak Emir się rozbuduje, jak Emir będzie używał tych dwóch mangoneli, to Nizer jest skończony. Opat w sumie też tymi balistami będzie irytował. Ale tu zobaczcie, jakie wieże obstawione na tych krucjatach. Te wieże są niesamowicie na starcie obstawione. Jakby tak boty miały zawsze, to by były dopiero pojedynki. No na razie zobaczcie, co ja mówiłem, że to też mocarz, no i się nie myliłem. Szczur się okaże, że to będzie dobijał wszystkich. Szczur, ja tobie kibicuję. Dajesz. Ja wierzę. Ja wierzę, że ty możesz. Ale co to za zmiana planów? No prosto, oczywiście, że na wilka. Łatwo z wilkiem. Co to dla ciebie wilk? No prawie, no. Brakło dwóch pikinierów więcej. Szczur od razu wiedział, że to wilk najsłabsza postać, to od razu się na niego rzucił. Trzeba wyelinować, trzeba sobie tutaj teren dla siebie zagarnąć. O proszę. No i to właśnie to jest to, o czym mówiłem. Balista przy zamku i od razu będą pożary. Prawda, opat jeszcze się ugasił, chociaż widzę, że to od nowa się zaczyna, ale to będzie co chwilę podpalany. Opat będzie też skończony. To samo mogłoby być z Emirem, ale na szczęście dla Emira tu nie ma żadnych budynków. Jakieś krzyki, ktoś gdzieś atakuje. To chyba atak marszałka, ale na razie taki malutki, że no nawet nie podejdzie. Szczególnie, że idzie na Fryderyka. Nie wiem, to dziwny wybór, ale dobra. Niech będzie. Okej, marszałek zaczyna jeszcze jeździć rycerzami. Jak tam wezyr próbował się odbudować, to zaraz nie będzie miał jeszcze z czego się nawet odbudowywać. Okej, Nizar cały czas walczy. No, są te balisty, które cały czas niszczą te mangonele i nic to w sumie nie daje. Okej, wyszedł jakiś atak, ale pytanie na kogo? Czemu takie... Oho! Można i tak. No to Nizar, widzisz? Za to, że podpaliłeś opata, ktoś podpalił ciebie. Szczerze, Emir poleciał chyba właśnie na opata. To bardzo zły wybór, bardzo dziwny wybór. A opat pokonuje wilka, dobra. No to wilk odpada jako pierwszy. No powiem wam, że jak tak patrzę, to Fryderyk jest mocarny. Ma na razie najwięcej jednostek, do tego ma dobry zamek. Wychodzi właśnie na wezyra. Chyba będzie po wezyrze, chociaż dobra, wezyr ma dużo zbrojnych, to jeszcze nie powinno być po wezyrze. Chyba, że ci kusznicy, dobra, kusznicy wystrzelali dużo zbrojnych, to powinno być po wezyrze. I tu jeszcze opat pokonuje. O proszę, Nizar został pokonany jeszcze. A ja myślałem, że to Nizar się utrzyma w miarę jeszcze. Oho. No to teraz Emir się odblokował. Emir teraz będzie mógł siekać. No to opat też się rozwinie, bo opat był cały czas podpalany przez Nizara. Jak teraz nie będzie, no to opat też ruszy z tą rekrutacją. To prawda, opat tu raczej za dużo pieniędzy nie powinien sobie zbierać, chociaż może w późniejszym etapie uzbiera jeszcze, ale opat będzie groźnym rywalem. A tu wezyr padł, który miał dobre miejsce tam w rogu. No niestety, dobre miejsce nie zawsze. Tu w sumie miał tego też. Patrzcie, tu był Kalif, któremu dobrze szło. Filip, któremu dobrze szło, a teraz odpadli jako pierwsi tak naprawdę, bo Nizar chyba padł później. Więc jest jak jest. Deathmatch to deathmatch. Szczur widzę, że już ma problemy. Nie wiem dlaczego, nie wiem kto go wyniszcza. Możliwe, że nawet pałkarze albo rycerze od Fryderyka. Ale szczur został zblokowany. No niestety, a ja i tak kibicuję. Ja wierzę, że się jeszcze podniesie. I tu nie ma sarkazmu, tu nawet nie szukajcie, ja naprawdę w niego wierzę. Okej, krzyki. O, opat już z kolejnym atakiem. No opat zaleje ich wszystkich tymi atakami, no. Czy ktoś będzie w stanie tu jeszcze stawić czoła opatowi? Okej, dobra, wszyscy. No czemu? Zostawcie go w spokoju.
Idźcie sobie. Za Fredaki, no. Ja nie mogę. Nie martw się, super jesteś. Dawałeś siebie ile mogłeś. Wilka prawie rozwaliłeś. Najlepszego rozwaliłeś praktycznie. Dobrze go tam przyblokowałeś. No, opat się rozbudował i jeszcze teraz zaczyna w ogóle tu siekać w marszałka. Marszałek też zaraz polegnie. Zaraz się opat wybierze z kolejnym atakiem i będzie po marszałku. No, emir może się rozbudowywać. Emir, dobra, emir w sumie się fajnie podniósł. Zobaczymy, no ten Fryderyk, ale do Fryderyka na przykład taki emir będzie miał problem z przedostaniem się. Jak nie obstrzela tych katapultami tych wieży, no to on co zrobi? Nie ma jak się przekopać, tu fosę się, czy tam... Aaa, czy tu by nie było takiego punkciku, w którym można by było niszczyć? No jak tak, to może zaważyć o losie tutaj Fryderyka. O proszę, dobra, ja tu mówiłem o opacie, a tu jeszcze się okaże, zaraz opata nie będzie. Jak rozwalą tą bramę i się tak zestakują, czy to by mogło wystarczyć? Nie, nie wystarczy. No właśnie, ale tu emir jakiś dobry timing złapie. Czy nawet teraz, zobaczcie, Fryderyk mógłby tu przyjść. Dobra, chociaż Fryderyk powinien się na emira wybrać w takim razie, jakby teraz miał atakować. Wybiera się Fryderyk i atakuje... A, marszałka atakuje, no dobra. Myślałem, że pójdzie na emira, bo ma najmniej jednostek. Chociaż dobra, to marszałek już ma najmniej jednostek, to możliwe, że tak. Bo emir miał najmniej, ale już zdążył zrekrutować. Więc ma to sens. Ale muszą długi dystans przejść ci zbrojni. To się nie uda. Jeszcze tu się obrywało tym jednostkom. Tu w ogóle, no jeszcze, dobra. No opad wykosi, już opad. Nie, no nie ma szans, że ktoś opata pokonał. Jak nie wyjdzie z timingiem opad i ktoś wtedy mu nie wyjdzie, tak jak na przykład to się z wieprzem stało, czy chociażby, że wieprz zaatakuje, nie wiem, emira i przyjdzie Fryderyk, to jest jedyna szansa. Ale dobry finał się tu robi. Emir, opad i Fryderyk. I każdy ma dużo wolnej przestrzeni, nie są koło siebie, tak jak na przykład był to szeryf z wieprzem, więc tu się zapowiada dobry finał. Ale opat ma już taką przewagę, opat ma nie dość, że pieniądze, to jeszcze już robi prawie ponad 700 jednostek. Ile on będzie teraz atakował? Jakoś 800? A nie, 700, dobra, to był atak, 720, czyli następny atak będzie już pod 800. Opat ma się jak przekopać. Opatowi to lepiej pójdzie niż wieprzowi, znaczy wieprzowi, co ja mówię, emirowi. Tam na miejscu był wieprz i wieprz, o wieprzu myślę teraz. Okej. No i teraz atak emira, zobaczcie, emir atakuje opata. I tu się wszystko zmienia. Ej, patrzcie, atakuje naprawdę, o kurde. Sorry opat, chyba ci zepsułem cały plan. Wykrakałem. I to jest koniec, to jest po opacie. Jeszcze zagarnie dużo pieniędzy. Czy się wybroni? Dobra, brama została postawiona ponownie. Łucznicy mogą strzelać. Czy to wystarczy? No jest, jak jest. Jeszcze 2300 zgarnął. Opat jak kalif. Jednego, drugiego, trzeciego. No i brakło. Do finału nie dotrzymał. No i się zaczyna, patrzcie. Podjeżdża emir katapultami. Emir to wygra chyba. I zobaczcie, ile kuszników straci. Już tu stracił na tej wieży, jak właśnie została zamieniona w ruinę. I tutaj też, proszę bardzo. Emir teraz będzie zasypywał tymi atakami. I Fryderyk się z tego już nie podniesie. Emir to wygra. Fryderyk w teorii ma jeszcze szansę, ale musiałby wyjść z jakimś timingiem albo z kontrą, a będzie mu bardzo ciężko. Udało się nawet przekopać tylko dzięki temu, że te wieże zostały zniszczone i wszystkich kuszników stracił. I teraz będzie się mógł przebijać. Jak zacznie jeszcze zadawać straty tam w jednostkach na siedzibie, które trzyma Fryderyk, to już na pewno się z tego nie podniesie. Jeszcze tu w ogóle nie, dobra, zobaczcie, to niektóre tu są z ataku. Ale niektóre podjeżdżają od tak i on co chwilę będzie wyniszczany. No ciekawe. Ciekawe, czy uda się Fryderykowi zaatakować jeszcze. W teorii nic nie stracił. No to wszystko pracuje. Bardzo dobrze. Więc może i się uda. O proszę, atakuje Fryderyk emira. Jak łatwo się przedostał. Gdyby nie ten ogień, to jeszcze się okaże, żeby to wygrał. Kolejny atak emira. No i tak się będą w sumie teraz wymieniać. Udało się Fryderykowi zaatakować. Zobaczymy, no tu jeszcze nie jest powiedziane, kto wygra, ale widzę, że emirowi te straty, no, lepiej wychodzą. Tam już nawet na tył przecież, jak my tylko jeszcze poniszczą te kamieniołomy wszystkie, to może być blokada. Jedne kamieniołomy zostały. No dobra, zobaczymy.
Jednak Emir większe straty zadaje, bo jak Fryderyk atakuje, niszczy tą wieżę i od razu przebija się do środka. I niefortunnie podczas tego ostatniego ataku no, wpadł w ten ogień. Inżynier z olejem w dobry timing tam wszystko zrobił. I się wybronił Emir bez nawet dużych strat, bo w jednostkach tam dużo też nie stracił. Jest i atak Fryderyka, no i zobaczymy. Mniej więcej, no praktycznie tyle samo jednostek mają. Emir, już myślałem, że może wyjdziesz. Okej. Wybronił się, ale duże straty na pewno. Połowę stracił. Pieniędzy, no i teraz z tych 11 tysięcy pewnie Fryderyk znowu tak mniej więcej dogoni. Będą mieli znowu tak gdzieś 350 jednostek. I zobaczymy, no jakaś wymiana to musi być. Albo wymiana, albo ktoś musi zblokować. Kolejny atak Emira. 820 jednostek i 580 u Fryderyka. No jakby Fryderyk się w miarę wybronił. Ile tam miał, jak ostatnio atakował? Od 700 jakoś podchodziło, więc tu dużo nie brakowało. Zobaczymy jeszcze, jakie straty będą. Bo teraz widzę, że coraz bardziej ten zamek znika. O, tu nawet się uda przedostać do środka. Ale za szybko się przedostali, nie zniszczyli kamieniomów, odbuduje się z tego. No i zobaczymy, patrzcie, dużo nie stracił. Ile zrobi za te 8000 emir? Z 350-400 jednostek? No Fryderyk będzie miał szansę, jak w miarę to zbiera te 150 jednostek w krótkim czasie. Zbiera się Fryderyk z atakiem. Ale u emira 700 jednostek, bardzo dużo. No i pytanie, czy to wystarczyło jakoś, jakimś cudem? Niestety, no tu trzeba timingów, żeby któregoś pokonał. Kolejny atak Emira, ponad 800 jednostek i prawie 700 jednostek u Fryderyka, więc szczerze, Fryderyk teraz będzie miał chyba najlepszy moment, żeby zaatakować, bo zawsze mu brakowało jakieś 150 jednostek, czy coś tu uzbierał więcej w tym czasie, w którym Emir zbierał, ale tu widzę, że tym razem wszystko zostało zniszczone. Więc czy się z tego podniesie? Coś zostaje odbudowane. Tu jakieś kamieniołomy jeszcze też potrzebne. Okej, rekrutuje. Coś tam powoli rekrutuje, więc może uzbiera. Zobaczymy. To może będzie ten moment. Ustawia się Fryderyk. 780 jednostek i u Emira 590. To jest największa przewaga, jaką miał do tej pory. Więc może zobaczymy. Potężna armia zbrojnych. Nikt prawie, że tu już nie broni tego zamku. Tam same mangonele były. Okej, znowu jakiś ogień. No i koniec. I to wystarczyło. W ten ogień teraz co armia Emira jeszcze wpadła. Więc Fryderyk wygrywa. Mimo, że nie był na przykład wrogu. Mimo, że nie miał dokładnie wykopanej tej fosy, bo tam chyba można było jednak przejść przez te kamienie. Udaje się Fryderykowi wygrać. Więc to by było... Czemu mi mapę zmieniasz? Ja tu miałem... Czemu mi tak zmienia? Czemu mi to cofa w ogóle? To jest tak irytujące. Więc tak, to by było na tyle. Jeśli macie jakiś pomysł, czy jeśli chcielibyście zobaczyć coś konkretnego, tak jak tu widz właśnie chciał zobaczyć jakiś deathmatch na jakiejś konkretnej mapie, dajcie znać, ja mapę mogę ogarnąć. Może nie wyjdzie mi ona perfekcyjnie, tak jak tu widać, że jest troszkę krzywa, ale staram się jak mogę. Więc jeśli macie jakiś pomysł, to dajcie znać w komentarzach. No i widzimy się jutro o 10 z kolejnym odcinkiem. Trzymajcie się i do jutra. Na razie.